moi drodzy, słuchacie audycji odcinek specjalny, a my mamy już telefoniczne połączenie z Grzegorzem Bonderem. Cześć Grześku, witam cię. Cześć Karolu, dzień dobry, witam ciebie i witam wszystkich słuchaczy. Grześku, bardzo dziękuję ci, że przyjąłeś zaproszenie do naszej audycji. Tydzień temu byłeś bardziej zajętym człowiekiem, tak możemy powiedzieć, ponieważ no dokładnie o tej godzinie, po godzinie 17, rozpoczynał się start do pierwszego odcinka specjalnego Rajdu Barwórka, który to wieńczy sezon sportów motorowych w naszym kraju od już 60 lat i myślę, że no, ten sezon także był ciekawy, ale sam rajd do łatwych nie należał, prawda? Tylko jak powiedziałeś o rajdzie Barwórka i że to właśnie dokładnie tydzień temu było, to od razu ciarki mi przeszły. No tak, siedząc w samochodzie klasy R5, tak też jest. By mi ciarki przeszły i myślę, że przechodziły wszystkim kibicom, bo to coś magicznego zdecydowanie i siedzieć w takim samochodzie i w stolicy przy dużym zaangażowaniu no, różnych osób, które na co dzień w rajdach samochodowych ze sportami samochodowymi no często nie mają wiele wspólnego, ale obecność w stolicy w takim aucie, na takim rajdzie to jest coś. Tak, powiem ci, że rajd Barwórka jest bardzo specyficznym, że tak powiem, wydarzeniem. Niektórzy mówią, że to jest super KJS i patrząc z punktu widzenia jakby prób sportowych, można tak powiedzieć, natomiast wartość jakby medialna tego wydarzenia, wartość tak naprawdę dla kibiców i dla zawodników jest naprawdę bardzo wysoka. Miko Marczyk parę dni temu porównał nawet rajd Barwórka do, jeśli chodzi o wartość medialną, do eliminacji Mistrzostw Europy, tak, dokładnie. Więc no, jest to bardzo wyjątkowe ze względu na to, że no, jest parę kilometrów, można powiedzieć, bo 25 kilometrów versus 125, które na co dzień pokonujemy w rajdach rundy Mistrzostw Polski, jest jakby niewielkie, więc trzeba tak naprawdę być bardzo mocno skupionym od samego początku, tak naprawdę od każdego metra, od pierwszego startu do pierwszego odcinka, a rajd się odbywa w grudniu, więc jest zawsze taka pogoda mocno jesienna albo już zimowa, więc zawsze jest ruletka z oponami. W tym roku była taka ruletka z oponami, która wpłynęła też jakby na wyniki. Natomiast no, jest to wyjątkowa impreza, jest to impreza, która się jest organizowana przez mój macierzysty klub i jakby no niedaleko miejsca mojego zamieszkania, więc można powiedzieć, że jest to mój rajd domowy. No to takich rajdach się trzeba pojawiać, to jest wręcz obowiązkowe, prawda? Zdecydowanie tak, dlatego też zamieniliśmy Renault Clio, w którym startowaliśmy na co dzień w RSMP na auto czteronapędowe i to tak jest no, topowe, a z drugiej strony nietypowe, bo to było Polo Rally 2, żeby właśnie się pokazać i żeby wystąpić i żeby też pościgać się tutaj no, z najlepszymi, którzy ścigają się nie tylko w rajdach RSMP, ale również w Mistrzostwach Europy czy w Mistrzostwach Świata. No bo to już się, tak możemy powiedzieć, powoli stało tradycją, jeżeli chodzi o twoją osobę, Grześku, że no, w końcówce sezonu startujesz samochodem no, nieco innym, pozwalasz sobie na taki mały prezent. I nie tylko w końcówce sezonu zresztą, do czego przejdziemy za kilka chwil. Taki mały prezent, zwieńczenie sezonu w samochodzie, który jest marzeniem od wielu, wielu lat wielu, wielu kierowców rajdowych. Tak jest, tak jest. Z jednej strony też trzeba spojrzeć na to, że jechanie takiego rajdu jak Barwórka ośką, nawet mocną ośką, no troszeczkę nie daje takiego, nie chcę powiedzieć, że mija się z celem, bo wielu zawodników startuje i fajnie ze sobą jakby rywalizuje, ale jednak no, zdecydowanie czterołap daje możliwość jakby rywalizacji ze wszystkimi w pełnej jakby generalce i daje no, niesamowitą przyjemność i niesamowitą frajdę w ogóle podróżowania takim mocnym czteronapędowym samochodem. I to także trzeba potrafić wykorzystać w historii twoich startów, wielu startów w rajdzie Barwórka, ale także na ulicy Karowej. Dotychczas najwyższą pozycją była 11. pozycja i w 2018, i w 2021 roku, no a w tym roku wykorzystałeś, można powiedzieć, w pełni potencjał samochodu klasy Rally 2, czy też, jak to woli, samochodu klasy R5. 4. pozycja w rajdzie. Ogromne, ogromne gratulacje, bo tak, no, to trzeba ten samochód, że tak powiem kolokwialnie, ogarniać. I tutaj nie było widać tego, że tym samochodem nie startujesz na co dzień. Tak, trzeba ogarniać ze względu na to, że to jest taki pakiet zawsze na Barwórkę R5+, czyli tam te 50 koni więcej niż standardowo, większa zwężka,
którą jakby regulamin rajdu dopuszcza. No i przez to, przez te modyfikacje jakby mocy, on staje się zdecydowanie bardziej nerwowy. Mhm. Polo samo w sobie jest bardziej wymagającym autem w prowadzeniu niż na przykład Skoda Fabia R5. A dodatkowa jeszcze moc do tego Polo powoduje, że on, no, trzeba bardzo mocno regulować to auto gazem. Nie można jeździć tak bardzo zero-jedynkowo na zasadzie puszczonego gazu albo wklepanego do samego końca. Trzeba jakby, no, płynnie dodawać, delikatnie, a szczególnie w tym roku, gdzie, no, tutaj pierwszy odcinek, szczególnie na Sumczynie, był mega, mega śliski, gdzie, no, nie ma opcji, żeby od razu tak zero-jedynkowo użyć pedału gazu, więc... tak. Trzeba takiego wyczucia, odpowiedniego wyczucia. Do czego byś porównał jazdę takim, no, mocniejszym samochodem R5 Plus? Czy to jest, nie wiem, jak w grze komputerowej, czy jak się czułeś jako kierowca prowadząc, no, tak mocny samochód? Powiem ci tak, do gier komputerowych bym niestety nie porównał. Z kilku względów nawet próbowałem przygotowywać się do probórki na symulatorze. I jakby odczucia z jazdy są kompletnie inne. No nie czuć niestety na symulatorze tej prędkości, nie czuć tych przeciążeń, nie czuć też jakby, no, w momencie, nie wiem, zablokowanych na przykład kół, tak, jak się wpada w bruki podczas hamowania. No to na symulatorach tego też, no, nie do końca jesteś w stanie, że tak powiem, wyczuć, więc tutaj do sim racingu, pomimo że wiem, że tutaj moi koledzy łącznie z tymi topowymi driverami mówią, że to jest spoko, że to jest dobre, że można się tak przygotowywać, no ja uważam, że nie, że lepiej przygotować się zwykłym, jeździć zwykłym samochodem, nawet po placach upalać nocami, niż w sim racingu. Natomiast pytałeś, do czego można porównać to auto. Ono jest kompletnie... trudno porównać. Miałem przyjemność jeżdżenia różnymi samochodami, mocnymi, czteronapędowymi, sportowymi i powiem ci szczerze, no, nie da się chyba tego auta przyrównać do czegoś innego ze względu na jego wyjątkowe prowadzenie, ze względu na jego wyjątkowe zawieszenie i skok tego zawieszenia, który, no, bardzo dużo wybacza, który od razu daje tak naprawdę feedback z kół dla kierowcy. Od razu jakby wpada się w wysoki grip, jeździmy, wiadomo, innymi oponami sportowymi. I też można powiedzieć, że ten samochód, no, jest gotowy do tego, żeby, no, wręcz z marszu dać kierowcy to, co potrafi najlepiej, czyli jeździć bardzo szybko, szukać tej przyczepności. No i ten samochód, no, to taka stworzona od podstaw maszyna, urządzenie do ścigania tak, się. Tak, tym bardziej właśnie Polo, które tutaj było wzorowane na tym swoim pierwowzorze, na Polo WRC, które była stworzone pod Sebastiana Ogiera specjalnie, a potem z tego modelu głównego, topowego WRC zostało jakby zrobione to R5. Myślę, że samochody w ogóle Rally 2 R5 to jest taka, dwie półki jakby wyżej wyszły od tych legend największych, czyli Mitsubishi Lancera Evo i Subaru Imprezy STI. Ja myślę, że to jest jakby taka baza, course, z którego tak naprawdę tak te auta rajdowe zostały stworzone. Natomiast porównując, no, tamte modele do obecnych, że tak powiem, samochodów, no to one kompletnie inaczej jeżdżą, nie? Nawet można powiedzieć, że mając, nie wiem, 300 koni w samochodzie R2, to, nie wiem, porównywalne jakieś efekty do wrażenia tak naprawdę z jazdy do zwykłego samochodu, no to od 600 koni w górę. Takiego na ulicę, tak, standardowego. Tak. No, samochód zupełnie inny, ale samochód, który myślę był, czy w ogóle klasa samochodów, która była świetnym posunięciem FIA i to świadczy o popularności, prawda? Zobaczmy, ilu producentów to raz włączyło się do budowania tego typu samochodów i w zasadzie, kiedy dzisiaj mielibyśmy wymienić jakiegoś zdecydowanego faworyta, jeżeli chodzi o producentów, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Każdy ma gdzieś mocniejsze, słabsze strony, ale zobaczmy, że jest Skoda, jest Ford, jest Hyundai, jest Citroen. Mamy pełną gamę do wyboru, do koloru. I do tego zestawienia ma dołączyć również Toyota, która tutaj zaprezentowała swoje auto. Co będzie, myślę, bardzo ciekawe, prawda? Tak, tak. Myślę, że ponieważ z tego, co tutaj w kuluarach słyszeliśmy również od osób, które były w te projekty zaangażowane, tam był, w przypadku Toyoty był bardzo duży budżet na testowanie i przygotowanie, więc myślę, że to tak jak
Polo właśnie w WRC wyskoczyło i od razu w pierwszym sezonie, z tego co pamiętam, chyba wygrało, tak, to zdominowali bardzo podobna sytuacja sezon. Może być, tak, może być podobna sytuacja z Toyotą, która tutaj no, dużo testowała, miała szerokie środki. Podobno Toyota, takie plotki chodzą, że zakupiła wszystkie obecne pojazdy, dostępne pojazdy kategorii Rally 2. No i posprawdzali te samochody i wzięli to, co najlepsze z każdego z nich i zobaczymy, czy, tak. No, czy taka forma budowania samochodu, czy też rozwoju samochodu, bo oczywiście Toyota potrafi budować fantastyczne samochody i myślę, że ten taki, ta taka iskierka tego sportu, która jest w tej organizacji, myślę, że pomoże no, w zbudowaniu fantastycznego samochodu. To takie trochę chińskie podejście do budowania, kupienie czegoś, rozebranie i zbudowanie swojego, ale na pewno skuteczne i działające. No, jeśli to zrobili, no to na pewno nie był to, że tak powiem, zły ruch, a pamiętać jakby musimy, że te auta, no, oprócz jakiejś tam budy nadwozia, który lekko jest podobny do samochodów seryjnych, no to tam jest w zasadzie wszystko zmodyfikowane, więc to jest taki, no, rajdówka zbudowana od podstaw, prawie nic wspólnego z samochodami seryjnymi. Siódma pozycja na ulicy Karowej. Ten odcinek to już jest w ogóle kwintesencja, jeżeli chodzi o to, ile osób ogląda na żywo, jak zmieniają się także warunki, to jest druga rzecz, ale jak ogromna jest również presja, bo myślę, że chyba nie ma drugiego odcinka specjalnego, który no, powoduje na starcie taką presję u zawodników, u kierowców, u pilota, kiedy wszyscy patrzą dokładnie na każdy centymetr, na każdy milimetr pokonanej trasy, prawda? Zgadzam się z tobą w 100%. Mówi się o magii ulicy Karowej. Jest coś z tym. Ja to przeżyłem w tym roku już troszeczkę inaczej, zaraz o to powiem, ale w zeszłym roku przeżyłem to dosyć mocno. Tam były jakby no, w momencie, kiedy startujesz do Karowej, kiedy wybuchają te ognie, kiedy strzelają te flesze i mijasz tą pierwszą beczkę z prawej strony, no pojawia się bardzo, bardzo duże emocje, bardzo duży stres u zawodników. Ja w zeszłym roku no, kompletnie odpłynąłem. Pamiętam to jak dziś. Tam zostały popełnione po mojej stronie jakieś takie błędy, które sobie spisałem skrupulatnie w zeszłym roku i których kompletnie nie popełniłem w tym roku. I jakby podszedłem zdecydowanie z większym doświadczeniem do tej ulicy, słynnej ulicy Karowej w Warszawie, ale z tego roku również mam swoje przemyślenia. Notatki też są sporządzone, rozumiem, tak? Jeszcze nie, ale już w głowie ułożone, co w przyszłym roku, gdyby nam się udało wystartować, to co trzeba byłoby jeszcze, oprócz tego, co już poprawiliśmy w tym roku, co trzeba byłoby jeszcze zrobić, żeby no, zniwelować, bo tam no, 4 sekundy może to jest dużo i niedużo. Natomiast myślę, że zdecydowanie jesteśmy w stanie szybciej pojechać i znaleźć jeszcze te sekundy, gdybyśmy po prostu się troszeczkę inaczej przygotowali do tego i troszeczkę inną, że tak powiem, linią pojechali. Znaleźć te sekundy, znaleźć cenne sekundy, ale także poprawić swoją pozycję, bo ta pozycja tak. Z roku na rok i w rajdzie Barburka i na odcinku na ulicy Karowej jest coraz lepsza i tak, moi drodzy słuchacze, tak czynią najlepsi. Czynią notatki, ponieważ pamięć bywa zawodna, prawda? I jeżeli wróciłbyś do tego za 10-11 miesięcy, to te przemyślenia byłyby takie zupełnie inne, więc dobrze jest to zrobić no, na tydzień, dwa tygodnie po tym wydarzeniu i sobie spisać, co można poprawić, jakie moje refleksje, jakie moje myślenie było no, na gorąco. Co tak możemy powiedzieć, tuż po zakończeniu tego rajdu. Tak jest, trzeba prowadzić zeszyt. Zeszyt, dokładnie. Z notatkami. Taki tradycyjny, prawda, pisany, czy tak robisz to w formie jest. Elektronicznej? Tak jest. Można, znaczy ja preferuję, ponieważ już tutaj z tego wieku geriatrycznego w rajdach jestem, więc preferuję wersje oldschoolowe, zeszyt i długopis. Natomiast wiadomo... No to wersje, nazwijmy to, działające, prawda, bez prądu również, co też jest istotne w rajdach samochodowych, dlatego piloci czytają cały czas notatki, chyba że Kamil robi inaczej, czyta notatki no cały czas zeszytu zapisanego takim prawdziwym długopisem, czy też ołówkiem. Ołówkiem. Tak. Pisze ołówkiem, no bo wiadomo, że trzeba potem, akurat może nie na Barburce, ale na normalnym rajdzie bardzo często się poprawia notatki podczas pierwszego przejazdu, bo też oprócz tego, że człowiek może z niewłaściwym stopniem określić zakręt, to zdarza się, że warunki po prostu na trasie się zmieniają i trzeba tam coś dopisać,
tudzież zmienić kąt albo nanieść informację o naniesionych błocie czy kamieniach, które są na drodze. Więc tak, ołówkiem. I jest to dobra, że tak powiem, metoda, żeby sobie to wszystko spisywać. Mój syn jeździ już w kartingu, również w Mistrzostwach Polski i bierze udział w zawodach też i światowych w tym momencie. I jest dokładnie ta sama sytuacja, że po każdych zawodach, po każdym wyścigu, po każdych kwalifikacjach są robione notatki, żeby tych błędów po prostu nie popełniać, żeby je wyeliminować w następnym starcie. Także pamiętamy, po tej audycji zapiszemy sobie w notatkach, żeby robić notatki, bo to jest bardzo fajna, bardzo fajna forma do uczenia się. A ten sezon był dla ciebie udany, dla ciebie i dla Kamila był to sezon udany, tytuł wicemistrzów Polski w klasie czwartej. Gratulujemy. Ciekawy sezon, interesujący sezon, spędzony także w samochodzie chyba, który mocno wam pasuje, prawda? Tak, znaczy no za nami całkiem dobry, solidny sezon dla mnie, dla Kamila, dla całego Unique One Rally Teamu. Drugi wicemistrz, tak, no w sumie trzy tytuły tak naprawdę nam się udało wyjeździć, bo i w klasie, i w ośce tytuły mistrzowskie i dodatkowo tytuł jeszcze za wicemistrza szutrowego w ośce, bo taka klasyfikacja też jest roku po raz pierwszy tak prowadzona. Bardzo fajne rozwiązanie. No tu wiemy niestety, że ze względu na tą sytuację ekonomiczną najprawdopodobniej nie będzie takiego rozwiązania w przyszłym roku, z czego bardzo żałuję. I też będzie mało rajdów, że tak powiem, szutrowych, które kocham, uwielbiam i to jest największa jakby przyjemność. A tak, no w tym roku Renault Clio kategorii Rally 4. Auto tak, auto pasuje, jeśli chodzi o prowadzenie, o grip, o przyspieszanie, hamowanie, coś co, że tak powiem, mi dosyć mocno, że tak powiem, leży. No i rywalizacja z chłopakami tutaj w ośce o sekundy na każdym odcinku specjalnym, to jest coś, co bardzo, bardzo lubię. Mi fantastycznie było śledzić tę rywalizację i ta rywalizacja była naprawdę zacięta, ponieważ no i z Adamem mocno walczyliście, ale także jeżeli chodzi o Ośkę, z samochodami też no dużo mocniejszymi, samochodami z innej bajki. Jakieś porównanie, Renault do Peugeota, jak się te samochody prowadzą, który samochód preferujesz? Wbrew pozorom to są dwa inne auta. Pomimo, że startują w Rally 4 w tej samej jakby kategorii, grupie, są dwa inne auta. Różnią się w, jakby w stylu prowadzenia. Też mają różnego rodzaju inne hamulce. Może nie chcę powiedzieć o jakiejś technice jazdy, natomiast no, czuć, że jedno auto jest trzycylindrowe, czuć, że moment obrotowy w Clio z tego motoru czterocylindrowego jest zdecydowanie większy i przez wszystkiego rodzaju podjazdy tak naprawdę pod górę no, są wyczuwalne. Są wyczuwalne i to jakby zdecydowanie. Więc no, trzeba byłoby wsiąść, trzeba byłoby się przejechać. Ja miałem przyjemność pojechania sezon i Peugeotem i Clio i chyba do Peugeota bym nie wrócił. Zdecydowanie preferuję tutaj ten moment obrotowy i te lepsze parametry jakby jezdne i jakość zawieszenia, które no, jest o półeczkę wyżej niż w Peugeocie. Czyli Renault to taki dobry wybór, ale są też inne wybory, na przykład Volkswagen na sezon 2023. Czy to jest opcja, samochód kategorii Rally 2? No to byłoby wiadomo marzenie, żeby takim autem pojechać jakby cały sezon. Na chwilę obecną no raczej chyba takiego planu nie będzie. To samochód niestety, czy wszystkie samochody kategorii Rally 2 mają jeden wspólny mianownik, są po prostu no, niezwykle drogie, prawda, jeżeli chodzi o jazdy tak. Po odcinkach specjalnych i niestety wszystko jest w nich piękne, pięknie jadą, przyspieszają, hamują, mają cudowne zawieszenia, absolutnie robią ogromny show, ale są niesamowicie drogie. Jakieś porównania Volkswagena do Forda, do Skody, czy jesteś w stanie takie porównania, no po przejechaniu, można powiedzieć, jakichś tam kilometrów, nie ogromnych kilometrów, niewielkich kilometrów. Czy jesteś w stanie te porównania tutaj słuchaczom przedstawić? Tak, znaczy Skoda jest łagodniejsza w prowadzeniu. Skoda ma krótszą skrzynię biegów, mówię tutaj o 1-2, więc jakby ten moment przepięcia, zmiany biegów jest w innym momencie.
Polo jest zdecydowanie, Volkswagen jest bardziej agresywny, więc jeśli ktoś preferuje taką mocniejszą, dynamiczniejszą czy agresywniejszą jazdę, to zdecydowanie Polo. Skodą się, no, bardzo, że tak powiem, przyjemnie, jak po szynach jeździ. Moment obrotowy trochę w Polo jest, wydaje się być, ten dół tego silnika wydaje się być, że tak powiem, lepszy. Więc to jest też takie troszeczkę porównanie, tak jak Peugeot Rally 4 do Clio Rally 4, to tutaj Skoda do Volkswagena to też jakby, no, podobna historia. To jest kwestia już tego, kto co lubi, nie? Tak, i gdzie ma te swoje mocne strony, prawda? I jakie może wykorzystać w danym samochodzie? Taka preferencja bardziej kierowcy rajdowego do prowadzenia jakby auta, tak? Są osoby, które bardzo delikatnie lubią jakby jeździć, a są osoby, które, no, potrzebują tej agresji, tego dynamizmu, żeby poczuć tak naprawdę, że się szybko jedzie. Są oczywiście dwie szkoły. To, mówię, trzeba byłoby się przejechać jednym i drugim i sobie każdy wybrać, co komu odpowiada bardziej. Co komu odpowiada bardziej, tych samochodów jest naprawdę sporo do wyboru. No, wystarczy tylko zgromadzić odpowiedni budżet, a później już tylko szkoli się, doszkalać się w tym wszystkim. Powiedz, czy dobrze, że te samochody na barburkę mogą być ciut mocniejsze, że możecie zasmakować tego rajdowania w taki sposób, no, troszeczkę bardziej ekstremalny. Dobrze powiedziałeś, ciut mocniejsze, zdecydowanie tak i tak jakby powinno zostać, no bo rozumiem, że nawiązujesz do tej sytuacji, która tutaj się wywiązała w social mediach po poście Mikomarczyka, który tutaj wyjawił, można powiedzieć, co tu się dzieje tak naprawdę i co się zadziało też jakby w tym roku z rajdem barburką. Ja myślę, że tutaj też moja opinia, ale też i wielu tutaj moich kolegów, którzy startowali Rally 2 samochodami, jest taka, że to poszło po prostu o krok za daleko, albo nawet i o dwa kroki za daleko. To znaczy wszystkiego rodzaju modyfikacje, no bo wiadomo, że można zwiększyć moc silnika, można zmienić też silnik, jak się dowiedzieliśmy, ale już zmiany i modyfikacje nadwozia, no to już jest coś, co jest po prostu szaleństwem. Ja rozmawiałem na ten temat z chłopakami z Rally Technology, którzy podstawili mi właśnie Polo na rajd barburka. Czy bylibyśmy w stanie coś takiego po prostu zrobić na przyszły rok, no to wiadomo, no, chłopaki są super profesjonalistami. Jeden absolutnie z najlepszych teamów serwisujących auta rajdowe w Polsce powiedział, że wszystko jest jakby do zrobienia. Natomiast koszta przerobienia auta, odleżenia budy, jeśli chodzi o maski, one bywają spore, drzwi, prawda? Plus jakieś, nie wiem, modyfikacje, które powodują, że się wycina po prostu jakieś elementy z nadwozia, jest po prostu według mnie czystym szaleństwem i takim troszeczkę wypaczeniem jakby takiej rywalizacji sportowej. To uważam, że powinno być regulaminowo jakby zabronione. Również uważam, że modyfikacje silników, że no w Rally 2 jest 1.6 pojemność, a wiemy, że od lat tutaj chłopaki startują dwulitrowymi samochodami. To też nie jest okej, jakby według mnie, bo to powoduje, że jeśli się ma worek pieniędzy, to jesteś w stanie, nie umniejszając oczywiście, żeby tutaj też nie było jakiejś awantury rajdowej w naszym świadku, nikomu nie umniejszając, bo chłopaki fenomenalnie po prostu jeżdżą, mają jakby talent, możliwości, zdolności, są super szybcy. Wszyscy, bez tutaj naprawdę nie ma jakichś, nie wiem, wyjątków. Natomiast nie jest dobrze, jak po prostu, jak ktoś ma worek pieniędzy, to wygrywa rajd. A jak tego nie masz, no to nie jest fajnie. Więc takie modyfikacje typu właśnie R5 Plus, czyli lekko większa tam zwężka, inna mapa, to czy tam lżejsze płyty na przykład, no bo stosuje się też szutrowe płyty pod silnik, pod autem, bo one są po prostu lżejsze. Zdecydowanie tak, ale no już tak daleko idące zmiany, modyfikacje, to jest według mnie przesada i to powinno być jakby zmienione.
No bo też jakby fajnie zobaczymy. Jest i dla kibiców, jeśli tak jak żeby zawsze ta sama osoba wygrywała, tylko co roku jakby kto inny, tak, na tej zasadzie, więc... No tu mamy kierowców naprawdę, naprawdę szybkich. Zobaczymy, co organizator z tym zrobi w przyszłym roku, chociaż no, taka była tradycja Barbórki i wielu budowało no, samochody, które miały ponad 1000 koni. Pamiętam te bolidy Tomka Kuchara budowane z aut bodajże rally crossowych. Zobaczymy, czy te czasy zostaną, czy też jakieś modyfikacje będziemy mieli wprowadzone. I Grześku, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. My już za chwilkę przełączamy się do kolejnego gościa, który Subaru Imprezą cudownie nas zaczarował na tym rajdzie. Kacper Terlikowski za chwilkę będzie naszym gościem. A tobie dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. No i mam nadzieję, że będziemy rozmawiać w trakcie sezonu 2023. No i być może takie niespodzianki, jak samochód kategorii Rally 2 będziesz nam częściej robił. Bardzo bym chciał. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a w szczególności kibiców rajdowych i gratulacje dla twojego następnego gościa, bo naprawdę pięknie pojechał odcinek karowej i pokazał, że można, że talent i, że tak powiem, możliwości przekładają się na super wynik. Także tutaj duże, duże gratulacje i pozdrowienia również dla ciebie. I to z ogromną przyjemnością przekażę Kacprowi te gratulacje. Dziękujemy ci bardzo, Grześku, jesteśmy w kontakcie. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć. Dzięki, cześć.